organizacją przestępczą. W sposób zorganizowany łamie prawo. Mam nadzieję, że wszyscy ci ludzie kiedyś odpowiedzą za akty łamania prawa, które teraz się dopuszczają. I dokładnie z czymś takim, z działalnością przestępczą w ścisłym sensie, mamy obecnie do czynienia w Warszawie. Nie daj Boże, żeby Izba Dyscyplinarna nakazała policji ujęcie, pochwycenie Igora Tolei